W ostatnim czasie coraz głośniej o Edycie Górniak. Z jakiego powodu? Celebrytka zaskoczyła fanów swoją wypowiedzią podczas 19 ZLotu Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu 2022. Na słowa wokalistki zareagował ksiądz Janusz Koplewski. Duchowny nazwał słowa, jakie wypowiedziała Edyta, głupotami. Co na to sama wokalistka? Piosenkarka pełniła podczas wydarzenia funkcję prelegentki i postanowiła poruszyć niecodzienną tematykę, jaką jest posiadanie duszy przez istoty inne niż ludzi. Słowa gwiazdy wywołały poruszenie w sieci i były szeroko komentowane przez wielu internautów. Podczas swojej wypowiedzi na zlocie, Edyta Górniak wypowiedziała się następująco. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezm biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem. I zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia. To, że ja wystąpiłam w obronie ludzi dwa lata temu, to było z pełnym komfortem, dlatego że ja już wcześniej dostałam przekazy, czyli wiedziałam, co może się wydarzyć, i byłam zupełnie spokojna o to, że jest to zaledwie kolejna pułapka. Przypomnijmy, że piosenkarka słynie z niecodziennych wypowiedzi na temat rozwoju duchowego. Tabloidowi Fakt udało się skontaktować z księdzem Januszem i dowiedzieć się, co on sądzi o wokalistce. Duchowny powiedział: Przecież to są czyste głupoty. Każdy człowiek składa się z duszy i ciała. Wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała, no proste jak drut. Edyta Górniak przekazuje księdzu następujący komunikat. Cieszę się, że moja wypowiedź wywołała dyskusję. To zdecydowanie potwierdza, że podjęłam ważne zagadnienia. Nawet jeśli na razie to mniejszość populacji, jest gotowa na poszerzenie swojej wiedzy i percepcji w zakresie wszelkim, a nie tylko pozostanie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez edukację szkolną. Proces i tak już ruszył i nic tego nie zatrzyma. W odpowiedzi na wypowiedź dla księdza koplewskiego, mam dla niego smutną wiadomość. Z całą pewnością muszę potwierdzić, iż niestety nie każda istota, która wygląda jak człowiek, ma duszę. Temat ten jest ukrywany w historii i jest mocno złożony. Piosenkarka dodała również, że chętnie zapozna się ze zdaniem księdza i jeżeli sama zmieni perspektywę na pewne tematy, to może przyznać mu rację. Czy posługa księży egzorcystów nie służy odzyskiwaniu straconej duszy w człowieku, kiedy ma on tak zwane podpięcia demoniczne i kiedy zniewolony człowiek kierowany jest do czynów haniebnych, niegodnych człowieka, bo nie kieruje nim świadomość pierwotna, czyli połączenie ze świętym źródłem Bogiem, które to połączenie dostępne jest wyłącznie dla duszy? Z ciekawością przeczytam wyjaśnienie księdza koplewskiego, i jeśli zmienię zdanie, to to przyznam. A Wy co sądzicie o całej sprawie? Dajcie znać, czy wśród Was są jacyś fani Edyty Górniak i nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.